I przy przyczyny. Tata był zagniewany na siostrę Faustynę. Normalnie. A Jezus był zagniewany na Marię. Czego chcesz? Powiedział ode mnie niewiasto. Jeszcze nie nadeszła godzina ojca mojego. No bo Maria powiedziała, że oni nie mają wina. To więc Jezus powiedział, czego chcesz ode mnie niewiasto, a oni z niej kult zrobili. A Semiramida babilońska, Diana Efes, Kartemida Efes, Teotokos potem. Po prostu przeżywali taki smutny czas. Ale oni byli na pierwszych ślubach siostry Faustyny. Obuczyny to było wewnętrzne, taka ceremonia wewnętrzna, także na obuczyny rodzina nie przyjeżdżała, ale na pierwszych ślubach rodzice siostry Faustyny byli. Potwierdza to też pan Włodzimierz Dudka. Też panie Jolanto, drodzy państwo, wydarzenia z historii trzeba mierzyć kategoriami tamtych czasów, tamtych lat. Pytamy, czy rodzice byli, czy nie byli. My teraz jesteśmy tak mobilni, że przemieszczamy się z jednego krańca świata na drugi w kilkanaście godzin, prawda? Natomiast po dziś dzień są osoby, jeżeli tu mówimy o ubóstwie, o biedzie w domu Kowalskich, to też musimy powiedzieć, że nie zawsze mieli środki finansowe na takie wyprawy. Potem też należy pamiętać, że posłanie kiedyś kogoś do zakonu to była myśl o zmarnowaniu życia. To przecież teraz to już jest mniej obecne. Taki bunt rodziców, że nie puścili kogoś do zgromadzenia, że ktoś musiał uciekać. To są ostatnie może 20-30 lat, że tak już nie jest, ale w tamtych czasach zupełnie inaczej podchodzono do powołania kapłańskiego, zakonnego, tutaj też były różnice, ale już do zakonu żeńskiego, to jeżeli ktoś nie miał posagu i nie było szans na to, że będzie przełożoną i nie będzie zasiadać w tym najwyższym pierwszym chórze, tylko co najwyżej w trzecim, to było takie posłanie na zatracenie. Taka była też świadomość. Ja nie mówię tutaj o ojcu świętej Faustyny, ale o takim przekonaniu, które też miało wpływ na ludzi tamtej epoki, tamtego czasu. Ksiądz Janusz Kowalski, proboszcz. Będę w obronie rodziców stawał. I jako argument chciałbym przytoczyć może właśnie taki epizod, czy może przypomnieć postawę Helenki jako małej dziewczynki, potem panienki. Ona była bardzo pracowita. Cokolwiek się działo w domu, o cokolwiek mama poprosiła, ona zawsze była pierwsza. Zawsze rączka w górze, ona zawsze, prawda, pierwsza do pomocy. I tak sobie to wyobrażam. Kiedyś ludzie na starość nie mieli takiej, prawda, takiego uposażenia, że listonosz przychodził, prawda, z emeryturką, czy odbierał ktoś tam na poczcie, czy banku. Jeżeli żył w zgodzie z dziećmi, to na starość no, te dzieci przyganiały ojca, matkę. A jeżeli nie, no to pod most. I oni, tak się domyślam, pewnie też swoją starość, prawda, widzieli pod skrzydłami Helenki. Wydaje mi się, że to jest też do przyjęcia taki argument. I jeszcze jedno pytanie. Kim był ten staruszek, dziadunio? Święty Józef. Święty opiekun Matki Bożej. Prosimy bardzo. Kolejny telefon. Halo. Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I czy można poczekać? Jesteśmy. Trzeba wyłączyć radioodbiornik. Ale ja jestem w drugim pokoju. Dobrze, jesteśmy już na antenie. Halo? Jesteśmy na antenie, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jakub Burski z Koła. Ja w nawiązaniu do pielgrzymowania śladami pobytu siostry Faustyny dane mi było być i na jednej pielgrzymce, i na drugiej pielgrzymce, i tej autokarowej, i rowerowej. A
Urodziłem się w Aleksandrowie i nie wiedziałem, że tam pracowała siostra Faustyna i najprawdopodobniej po prostu sakrament bierzmowania przyjęła właśnie w Aleksandrowie. I co chciałbym powiedzieć, trzeba było czekać te kilka lat od momentu, kiedy po prostu usłyszałem o siostrze Faustynie Kowalskiej, żeby po prostu zgłębić te wszystkie jej przeżycia związane po prostu z dzienniczkiem, jaki pisała. I za to Panu Bogu dziękuję, a chciałem pozdrowić wszystkich uczestników tego spotkania, a mianowicie i księdza Mariana, bo dzięki niemu to właśnie dane mi było zwiedzić, pielgrzymując przez całą Europę rowerem, a szczególnie do Hiszpanii, do Santiago de Compostela. A dzisiejszej solenizantce, no niech jej patronka po prostu, święta Monika, po prostu będzie jej wzorem do, co może uczynić modlitwa. Z Panem Bogiem. Bardzo gorąco dziękujemy. No i podziękowanie jeszcze pani Monika Galankiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej, w której się znajduje. Bardzo dziękuję panie Jakubie za pamięć, panie Edwardzie, za pamięć i za życzenia. Również pana serdecznie tutaj wspominam, zarówno ja, jak my wszyscy tutaj obecni. I życzymy dużo zdrowia. Jesteśmy w bibliotece, pani dyrektor, i tak patrzę po książkach. Nie wszystkie są o świętej Faustynie. No nie wszystkie, niestety to jest biblioteka publiczna. Troszkę tutaj serce mnie boli, no ale niestety musimy dostosowywać księgozbiór do zainteresowań i potrzeb naszych czytelników. Jakie jest zainteresowanie mieszkańców Świnic Warckich, jeżeli chodzi o książki? To znaczy, książki owszem czytają, te o świętej Faustynie też. Jak najbardziej. Mamy tutaj księgozbiór wydzielony w tak zwanym dziale regionalia dotyczącym świętej Faustyny. Staramy się kupować na bieżąco tą literaturę, która się ukazuje na temat świętej Faustyny. No niestety nie możemy się pochwalić tak bogatym księgozbiorem, jak tutaj, jaki posiada pan Włodzimierz Dudka. Usilnie go namawiam, żeby przekazał testamentalnie. Swój księgozbiór w bibliotece, ale jest oporny jak na razie. Ale te, które się ukazują teraz... Z wiekiem się zmieni. Tak. No i oczywiście też staramy się pomagać w tworzeniu różnych takich pozycji. Teraz ta najnowsza książka, która też gdzieś tam zaistniała w trakcie Eucharystii, w Darach. Napisała ją pani Magdalena Orzadowicz, z którą jesteśmy tutaj w stałym kontakcie, której pomagamy przy tworzeniu publikacji zarówno tej, jak i innych. Także i ta książka tutaj zaistnieje u nas w księgozbiorze. Nie wiem, czy mogę jeszcze się troszkę odnieść. Należy. Bo rozmawialiśmy tutaj na temat właśnie też tej decyzji ojca i tak dalej. Myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywało to, że ona poszła do pracy. Wszyscy wiemy o tym, że te dzieci starsze po kolei wychodziły z domu, szły gdzieś tam na służbę i wspierały rodziców. Wspierały rodziców i tutaj też rodzice liczyli na tą pomoc, a decyzja, którą chciała podjąć Helenka, no jak gdyby uszczuplała tutaj. Także to też, bo jak wiemy, Helenka była trzecim dzieckiem, czyli były po niej młodsze dzieci i wymagały opieki, wsparcia i tak dalej, więc to też mógłby być taki jeden z takich argumentów. Ale to dobrze, że w bibliotece są też inne książki, bo poszerzają nasze patrzenie światopogląd. To znaczy tutaj akurat to, co my wszyscy widzimy, to jest ta literatura beletrystyczna, popularna, beletrystyczna, czyli literatura piękna polska, literatura piękna obca. Widzimy młodzieżową i dziecięcą. Księgozbiór z regionaliami stoi w innym pomieszczeniu.
Księgozbiór popularno-naukowy stoi zupełnie w innym pomieszczeniu, w tak zwanym magazynie, ponieważ tutaj już jest to pomieszczenie zbyt małe, nie mieści się. I tam też znajduje się wiele, wiele ciekawych, mądrych ksiąg. Tak. Jest również Sapkowski z fantastyki. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nazywam się Jadwiga Zepiak, dzwonię z Radza i właśnie też chciałam powiedzieć, że dzięki księdzu Marianowi właśnie pojechałam pierwsze właśnie, no z nim byłam w Rzymie, a potem już wiedziałam, gdzie siostra Faustyna i na stolecie urodzin siostry Faustyny zorganizowałam autobus. Bardzo bym prosiła też o kalendarz. Dostałam 2 lata temu, ale jak już tak nie mogłam się właśnie dodzwonić, tak jak ta pani co poprzednio mówiła. I chciałam się no, bardziej skomunikować, ale ciągle nie mogę się dodzwonić. I jeszcze właśnie chciałam, żeby ksiądz odezwał się, ksiądz Marian, bo chciałam się zapytać, czy nie organizuje do Medjugorja. To tyle mam. I bardzo pozdrawiam wszystkich uczestników, a szczególnie księdza Mariana. Dziękujemy pani Jadwigo i oddajemy głos księdzu Marianowi. Dziękuję bardzo. Kalendarz wyślę, jeszcze kilka zostało. Do Medjugorje na razie nie, bo tak na razie nie mogę za dużo pielgrzymować, mi zakazano przez taką chorobę trochę, która powoduje. Ale myślę, że gdzieś tam od października jest jakaś możliwość. Jeśli Bóg pozwoli. Tak, oczywiście. Prosimy bardzo. Radio Maryja, prosimy. Halo. Prosimy Państwa o wyłączenie radio odbiornika, gdy się Państwo połączą. Kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Wkrótce będziesz mógł kontynuować. Radio Maryja, halo. Halo. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Lucyna z Płocka. Płock pozdrawia serdecznie wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia. Chciałam dzisiaj zrobić frajdę księdzu Marianowi i przyjechać na rowerze. Ale ze względu na stan techniczny roweru rodzina mi go skonfiskowała i nie miałam innego połączenia. Dlatego łączyłam się serdecznie ze wszystkimi na mszy świętej. I chciałam powiedzieć i pozdrowić wszystkich i powiedzieć, że siostra Faustyna jest mi bliska bardzo, ponieważ ja urodziłam się w parafii pod Dębice niedaleko i na początku lat 90. w każde wakacje jeździłam do domu rodzinnego i z Poddębic przez Dzierżawy jeździliśmy do Świńcwarskiej zwykle na właśnie urodziny siostry Faustyny i tam były dożynki zwykle wtedy i pamiętam kiedyś taką piękną homilię, ksiądz powiedział, że siostra Faustyna jest właśnie najpiękniejszym owocem tej ziemi, który możemy złożyć w darze właśnie Panu Bogu. I chciałam jeszcze powiedzieć, że moja mama, która urodziła się w 18 roku i w tym roku obchodzimy stulecie niepodległe i stulecie takie osobiste, rodzinne, również miała na imię Helena. I przeszła podobną drogę jak święta siostra Faustyna. Również z tej biedy pracowała w rodzinie łódzkiej, żeby pomóc rodzinie. No później podjęła pracę w fabryce, ale chcę jeszcze powiedzieć, że w Płocku właśnie poznałam kult Bożego Miłosierdzia, kiedy przyjechałam do Płocka i dowiedziałam się, że w 70 roku w domu sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, której zostało odebrane siostrom na początku władzy powojennej, komunistycznej, był dom dziecka. I była tam pewna nauczycielka, która mi opowiedziała właśnie o Faustynie, bo ona znała historię, interesowała się, była funkcyjnym pracownikiem tego domu dziecka świeckiego. Siostry zostały wyrzucone, został im ten dom Białej. One tam prowadziły niewielkie gospodarstwo, ale ta pani dużo mi opowiadała o Faustynie. I jakie było miłe zaskoczenie, kiedy ojciec święty Jan Paweł II, dzięki niemu, dzięki jego determinacji, jego znajomości teologii, dzienniczka siostry Faustyny, myślę, że także jego modlitwie i towarzyszeniu, jego modlitwie w Łagiewnikach, kiedy chodził i modlił się, siostra Faustyna została beatyfikowana, później kanonizowana. W Płocku obecnie rozbudowujemy sanktuarium Bożego Miłosierdzia i chcę powiedzieć, że w miejscu, w którym 22 lutego 1931 roku w celi, w której objawił się Jezus Miłosierny i kazał malować obraz z tytułem Jezu, ufam Tobie, będzie właśnie w tym miejscu w kościele, w nowym kościele, który się buduje, tabernakulum z wystawionym na Świętym Sakramentem i prawdopodobnie całodobową adoracją. I to będzie ta Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, księdza Mariana. Chcę tylko przypomnieć, że miałam przyjemność poznać księdza na uroczystościach obchodów stulecia powstania Roty Marii Konopnickiej w mojej szkole, w liceum w Poddębicach, i księdza, przekazałam księdzu trasy rowerowe w okolicach Płocka. Zapraszamy serdecznie na pielgrzymkę rowerową do Płocka, a ja pewnie kiedyś tam, jak Bóg da i rower się naprawi, przyjadę. Tymczasem bardzo serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam. Bardzo gorąco dziękujemy Pani Lucyno. Wielu Bożego Miłosierdzia na całym świecie i zapraszamy do Płocka wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Pani Lucyno za telefon. W czasie Pani wypowiedzi zrodziła się taka myśl, też takie pytanie. Bardzo mocno podkreślamy biedę. Biedę, świętość rodziny, która w biedzie wykształtowała siebie, zaufała Panu Bogu. I wydawać by się mogło, że świętość rodzi się z biedy i z ubóstwa. Jednak gdy popatrzymy na historię świętych, to widzimy świętych z wielkich rodów, świętych, którzy wywodzili się z potężnego bogactwa. Dlaczego ten wątek chciałbym tu poruszyć? Bo mówimy o śladach świętej siostry Faustyny, czyli o tej drodze do świętości. To usłyszeliśmy również dzisiaj w kazaniu, że świętość jest dla każdego człowieka. I teraz może się wydawać, że a nam tak ciężko być świętymi, bo to Faustyna miała dobrze, bo ona miała biedę, nie mieli co jeść, musiała biegać do kościoła, ojciec musiał ufać Panu Bogu, śpiewać godzinki, bo w tym tylko pokładał nadzieję, tym zaspokajał, zamiast iść do pracy czy szukać pieniędzy, to nie miał co robić, tylko śpiewał godzinki. A teraz jest inaczej, bo trzeba chodzić do pracy, trzeba chodzić do szkoły, trzeba się uczyć języków, trzeba umieć pływać, jeździć konno, grać w golfa, w piłkę i Bóg wie w co jeszcze. Chciałbym, żebyśmy na kanwie świętej Faustyny również zastanowili się, chociażby przez moment, jedną wypowiedzią kogoś z Państwa, na temat tego, że no, świętość jest dla każdego i jacy pielgrzymi tu przyjeżdżają, czy tylko ci biedni, czy też przyjeżdżają ci, którzy mimo bogactwa szukają świętości, chcą być świętymi. Tak, ksiądz proboszcz czy kustosz. Wspomnieliśmy, że święta siostra Faustyna jest patronką tu w Świńcach Warckich dzieci, ale kiedy patrzymy na pielgrzymów tu przybywających, dochodzimy do wniosku, że jest patronką, uczy, inaczej mówiąc, świętości także.
małżonków, szczególnie tych, którzy chcieliby mieć potomstwo, a nie mają. Uczy świętości przygotowujących się do życia w zakonie, do kapłaństwa sposobiących się. Bardzo chętnie przyjeżdżają tu właśnie też księża, siostry zakonne, szczególnie poniedziałek, tak poniedzieli, to tutaj to czajnik musi być zawsze, prawda, w pogotowiu i woda zawsze gorąca. Ale również młodzi tutaj chętnie przyjeżdżają. Jest patronką, owszem, dzieci i dzieci się tutaj dobrze czują. Najlepszy dowód, wczorajsza adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Tu Pan Jezus patrzy na nas, a pod monstrancją przynajmniej 10 dzieci zabawaczki sobie wymienia i to w takim geście, prawda, pokojowym, nikt nikomu nie wydzierał, a one się tak czuły bezpiecznie, tak dobrze się czuły. Święta Faustyna rzeczywiście zaraża nas swoją świętością, ale taką zdrową, taką normalną, taką, prawda, zadziwiającą i fascynującą. Śladami świętej siostry Faustyny to temat. Spoglądamy, że już 23.26, o 23.35 nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Czas na krótkie podsumowanie. Spróbujmy takie najważniejsze zdanie, jedną myśl, tak jak tutaj jesteśmy w studiu, wypowiedzieć, by to słowo, to zdanie było zwieńczeniem tych najważniejszych śladów związanych z świętą Faustyną Kowalską, tą, której zawdzięczamy i święto Miłosierdzia Bożego, i zawdzięczamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, i nowennę, i zawdzięczamy obraz, i zawdzięczamy potężną nadzieję dla całego świata na te czasy ostateczne, że przyjdzie nas sądzić Król Miłosierdzia i obyśmy tego doczekali i obyśmy tę łaskę wyprosili. Śladami świętej siostry Faustyny ostatnie zdanie ksiądz Janusz Kowalski. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję. Siostra Maria Józefa Toczko. Zapytałam się pielgrzymów, pytałam się ostatnio pielgrzymów, dlaczego przyjeżdżacie do siostry Faustyny, do Głogowca. I taki pan Andrzej spod Częstochowy powiedział, ona dodaje mi skrzydeł w drodze do nieba. Pan Andrzej Karkowski, dyrektor i prezes. Siostra Faustyna jest ciągle obecna wśród nas. Pani Monika Galankiewicz, dyrektor biblioteki. Siostro Faustyno, opiekuj się nami. Amen. Pan Włodzimierz Dudka. Mieszkać w Świnicach, czyli w miejscu, w którym święta Faustyna się urodziła i tu mieszkała przez połowę swojego życia, to jest zaszczyt. Kiedy Świnice będą metropolią? Myślę, że niedługo. Niedługo. Ksiądz Marian Kilichowski. Ja bardzo cieszę się, że udało się połączyć właśnie 60-lecie parafii z 80. rocznicą narodzin dla nieba siostry Faustyny i z jej rocznicą chrztu. No bo na tej ziemi właśnie, której mi przyszło mieszkać już prawie 30 lat, no czuję się szczęśliwy. Za chwileczkę pozdrowienia. Jeszcze takie pytanie o wierność tradycji. Pielgrzymując z Elbląga na Jasną Górę w 2001 i 2002 roku w Świńcach Warckich, witały nas ci liderki i witała nas orkiestra i potem byliśmy w szkole na posiłku, że tak jest do dziś, panie dyrektorze. Zazwyczaj tak jest do dziś. Co prawda w tym roku nie było orkiestry z różnych przyczyn pewnie organizacyjnych, ale myślę, że wrócimy do tej tradycji z orkiestrą. Natomiast mogę zapewnić, że zawsze znajdziecie tutaj Ja już nie pielgrzymuję z Elbląga, ale jeżeli pielgrzymi będą tu nie tylko z Elbląga przybywać, zawsze znajdą tu pierwsza pielgrzymka Elbląga, zwłaszcza w naszej szkole. Kogo pan pozdrawia? Pozdrawiam cały Elbląg i czekam nie tylko zresztą Elbląg, wszystkich pielgrzymów z całego świata pozdrawiamy z tego miejsca, bo jest to miejsce niezwykłe, warto tu
pielgrzymować, odczytywać to wszystko, o czym szkoła już gotowa mówiliśmy. Na pierwszy dzwonek? Zdecydowanie tak. Czyli nauczycieli zdecydowanie tak. Jutro pierwsze zebranie z nauczycielami. Myślę, że najbardziej szczęśliwi są właśnie nauczyciele. Siostra Maria Józefa, pozdrowienia. Ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moją matkę generalną Petrę Kowalczyk, moją siostrę przełożoną tu w Świnicach, siostrę Almę Zawadzką, wszystkie moje siostry tu ze Świnic, ale też chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, która na pewno słuchała dzisiejszej audycji i wszystkie moje dzieci, które uczyłam, uczę i które kiedyś jeszcze będę uczyć. Ksiądz Janusz Kowalski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów przybywających do Świnic Warckich, wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i przyjaciół świętej siostry Faustyny na ręce księdza biskupa ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, wszystkich wspomagających dzieło remontu starej części świątyni. Kiedy koniec? Tak. Proszę ojca, trudne pytanie. Rozumiem. Pani Monika Galankiewicz, pozdrowienia dla? Pozdrawiam wszystkich moich najbliższych, wszystkich czytelników, wszystkich ojców z Radia Maryja na czele z ojcem Rydzykiem, ojca Grzegorza Moja, ojca Dariusza Drążka, z którymi miałam przyjemność spotkać się już wcześniej właśnie też w rozmowach niedokończonych w poprzednich spotkaniach Radia Maryja w Dzierżawach i panowie prowadzących. Pan Włodzimierz. Bardzo serdecznie pozdrawiam swoich najbliższych oraz swoich uczniów. Pewnie już śpią o tej godzinie, ale w poniedziałek, we wtorek, kiedy spotkamy się, pewnie opowiem im o dzisiejszej audycji. Oczywiście pozdrawiam swoje koleżanki i kolegów z pracy. No i ksiądz gospodarz. Ja pozdrawiam wszystkich parafian, którzy na pewno słuchają rozmów i którym dziękuję za takie wielkie zaangażowanie w to przygotowanie i w to uczestnictwo w dzisiejszej liturgii. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i tych pieszych i rowerowych i tych, którzy autokarem i samolotem pielgrzymowali, bo tak im obiecałem. No i pozdrawiam panią Zosię na plebanii, która się natrudziła też w przygotowaniu tego wszystkiego i wszystkich innych z rodziny i także niech przypominam, że można dzisiaj o pierwszej, tak, w nocy jest retransmisja, można jeszcze przeżyć to jeszcze raz. Szczęść Boże. No i też dziękujemy Straży Pożarnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza i ta Kapela Ludowa, chór, tak, to wszystko. No i też dziękujemy za ucztę, która była dla wszystkich pielgrzymów. Uczta na jeden posiłek, a wydawało się, że mamy tam być przynajmniej dwa dni. Tyle jedzenia, prawda? Tak, to dużo zostało. Będziemy jutro jedli. Następne dni. A już za chwileczkę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie czwartym, tydzień pierwszy, strona 971, w wydaniu skróconym 1166, psalmodia z poniedziałku, w tomie czwartym, strona 981, w wydaniu skróconym 1177. Janusza Kowalskiego prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza,
niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Ty jesteś, Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani. Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal Syna swojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maria za dar wspólnej modlitwy. Dziś przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maria w parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach. Początek naszego spotkania to godzina 17:30. Dziękujemy za program słowno-muzyczny ścieżki świętej Faustyny po rodzinnej ziemi. Prezentacja multimedialna z komentarzem w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej w reżyserii Zofii Czubińskiej i Marii Płaczkowskiej. Dziękujemy też za przewodniczenie mszy świętej księdzu Julianowi Głowackiemu, redaktorowi Ładu Bożego, za homilię księdzu profesorowi Józefowi Szymańskiemu z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Też oczywiście wszystkim kapłanom, którzy przybyli na tę uroczystość wraz z grupami biur, kół, przyjaciół rodziny Radia Maria i tych wszystkich, którzy jako nasi sympatycy przybyli na to spotkanie. Dziękujemy za całe zaangażowanie w to dzisiejsze spotkanie. Bardzo takim charakterystycznym, miłym gestem był poczęstunek przygotowany przez parafian, przez księdza Mariana, świniczanki z kapelą ludową, które śpiewały i pielęgnowały tę kulturę tego regionu, tego miejsca, jednocześnie za osoby młode, radosne, uśmiechnięte, gościnne i pomagające, liturgiczna służba ołtarza. I dziękujemy też za to, że mogliśmy rozmowy niedokończone przeżyć w Bibliotece Publicznej imienia świętej Faustyny Kowalskiej, pani dyrektor Monice Galankiewicz, dzisiejszej solenizantce, jeszcze przez najbliższe 17 minut. No a w studiu Radia Maryja ksiądz Janusz Kowalski, proboszcz i kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny w Świnicach Warckich, siostra Maria Józefa Toczko ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, posługująca tutaj w domu zakonnym, pan Andrzej Karkowski, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Świnicach Warckich, do którego uczęszczała siostra Faustyna, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej, ponadto pan Włodzimierz Dudka, bibliograf świętej Faustyny, no i gospodarz, inicjator tego spotkania, ksiądz Marian Kielichowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach, któremu życzymy obfitości darów Bożych, nade wszystko powrotu do zdrowia, no i godnego następcy, bo o tym też każdy musi myśleć. Diecezji włocławskiej życzymy powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, no i Świnicom Warckim, by się rozwinęły do metropolii Miłosierdzia Bożego, by nie tylko Płock, Kraków, Warszawa, Białystok, ale Świnice Warckie kiedyś były stolicą Bożego Miłosierdzia, metropolią Bożego Miłosierdzia, miastem Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizację rozmów niedokończonych. Oddajemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu ponownie studio Radia Maria w Toruniu. Słuchają Państwo Radia Maria, jest 23:45. Zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości z kraju i ze świata. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przystąpił do rozpatrywania wniosku złożonego przez Polski Sąd Najwyższy. Chodzi o 5 pytań prejudycjalnych. Sędziowie Sądu Najwyższego wystosowali je do unijnego Trybunału na początku sierpnia. Jednocześnie zawiesili stosowanie 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym.
Do sprawy odniósł się wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Polityk powiedział w mediach, że jeśli Trybunał dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy, to nasz rząd może doprowadzić do drugiego precedensu i zignorować orzeczenie Trybunału jako sprzeczne m.in. z traktatem lizbońskim. Krajowa Rada Sądownictwa omówiła dziś ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Członkowie Rady rozpatrzyli też około 40 kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Obrady KRS miały rozpocząć się o godzinie 10. Ostatecznie wznowiono je dopiero po godzinie 13. Opóźnienie spowodowała grupa obywateli RP, która blokowała wejście do sali obrad. Posiedzenie rozpoczęto po tym, jak policja usunęła protestujących. Resort Sprawiedliwości nie może odwracać się plecami do obywateli, także tych najmłodszych, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polityk przedstawił dziś nowe rozwiązania dotyczące ochrony polskich dzieci. Od dziś wnioskami o wydanie dzieci z Polski zajmować się będą wyspecjalizowane sądy. Zmiany to efekt wchodzącej w życie ustawy. Reformuje ona postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z konwencji haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych. Tylko w samym 2016 roku z powodu smogu zmarło 19 tysięcy Polaków. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dane te przedstawia raport Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego. Dokument jasno pokazuje, że niska emisja to nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale przede wszystkim zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia, mówiła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Najprawdopodobniej w środę Ministerstwo Środowiska wyda opinię w sprawie zamku, który powstaje w Puszczy Noteckiej. Zakończyły się kontrole związane z wydaniem pozwolenia na budowę obiektu. Ostateczną decyzję co do przyszłości zamku ze Stobnicy podejmie już nadzór budowlany. Mowa o 15-kondygnacyjnym budynku, który ma przypominać średniowieczny zamek. Według wszystkich ujawnionych faktów po wybuchu afery m.in. nieprawidłowości w dokumentacji, najrealniejszym scenariuszem wydaje się rozbiórka obiektu. W życie weszły dziś sankcje nałożone przez USA na Rosję za atak w Wielkiej Brytanii na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Media w USA informowały, że pierwsza transza amerykańskich sankcji ma dotyczyć zakazu zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Jeśli Moskwa nie przedstawi zapewnień, że nie użyje broni chemicznej w przyszłości i nie zgodzi się na inspekcję ONZ, to 3 miesiące później wprowadzona zostanie druga transza sankcji. Według mediów w grę wchodzi obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych i zmniejszenie eksportu i importu. Dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu miny na linii rozgraniczenia w konflikcie z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Okupanci 23 razy otwierali ogień po pozycjach naszych wojsk, używając m.in. zakazanego ciężkiego uzbrojenia, przekazał Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. W następstwie ostrzałów rannych zostało 4 żołnierzy. Eksplozje min raniły 5 kolejnych. Około 1000 robotników dwóch chorwackich stoczni grupy Uljanik protestowało dziś przed siedzibą zarządu w Zagrzebiu. Powodem manifestacji są niewypłacone pensje i niewłaściwe warunki pracy. Po spotkaniu z delegacją związkowców rząd zadeklarował pomoc w szukaniu rozwiązania. Nabożeństwo żałobne za Johna McCaina zostanie odprawione w sobotę w Waszyngtonie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę. Polityk Partii Republikańskiej zmarł w sobotę w wieku 81 lat. Przegrał walkę z nowotworem mózgu. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wypowie północno-koreański układ o wolnym handlu NAFTA. Amerykański przywódca chce go zastąpić umową handlową USA-Meksyk. To wyklucza trzeciego sygnatariusza NAFTA, Kanadę.
Donald Trump jest zdecydowanym krytykiem zawartego 23 lata temu układu NAFTA. Jego zdaniem przyniósł on katastrofę rynkowi pracy w USA. Jeszcze informacje ze sportu. Jerzy Brzęczek powołał kadrę na wrześniowe mecze z Włochami i Irlandią. Wśród 27 nazwisk zabrakło m.in. Kamila Grosickiego. Szkoleniec pominął też Michała Pazdana i Artura Jędrzejczyka. Przed szansą debiutu w biało-czerwonych barwach stanie aż 6 zawodników. Adam Dźwigała, Rafał Pietrzak, Damian Szymański, Arkadiusz Reca, Krzysztof Piątek i Damian Kądzior. Szansę na pokazanie się otrzymał też Mateusz Klich. 7 września reprezentacja Polski zagra w Bolonii z Włochami w Lidze Narodów. 4 dni później biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Irlandią we Wrocławiu. Michał Kwiatkowski pozostał liderem kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. 3 etap wyścigu wygrał Włoch Elia Viviani. Michał Kwiatkowski został sklasyfikowany na 13 pozycji, uzyskując taki sam czas jak zwycięzca. W klasyfikacji generalnej po 3 etapach Polak jest wciąż liderem. Na 2 pozycji ze stratą 14 sekund pozostaje zwycięzca 2 etapu Vuelty, Hiszpan Alejandro Valverde. Jutro zostanie rozegrany 4 etap wyścigu o długości ponad 161 km. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Obrońca Polski. W Przemyślu przed Bazyliką Archikatedralną stanie figura Anioła Stróża Polski. Wyjątkową inicjatywę z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę opisuje nasz dziennik. Dzieci bardziej bezpieczne. Decyzje w sprawie wydawania polskich dzieci za granicę będą zapadały w sieci specjalnych sądów. Nowe przepisy przygotował resort sprawiedliwości. Wyprawki dla pierwszaków. Polskie dzieci na Litwie dostaną wyprawki szkolne. To znacząca pomoc dla rodzin, zwłaszcza z okolic Wilna i Solecznik. Kresy. W naszym dzienniku nostalgiczna podróż na dawne ziemie Rzeczypospolitej. Zapomniany świat starych dworów. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kochane rodziny Radio Maryja, parę informacji odnośnie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Pierwsze, cieszymy się, że przybywacie do tego sanktuarium. Jest wiele pielgrzymek, wielu ludzi modlących się i za to szczególnie dziękujemy, za Waszą modlitwę. Prosimy jednak o zgłaszanie tych pielgrzymek. To bardzo ułatwi organizację sanktuarium. Na końcu tego komunikatu podam telefon, gdzie zgłaszać. Dla grup zorganizowanych jest możliwość noclegu, tani nocleg w kampusie akademickim i dobre warunki. W każdym pokoju łazienka. Można też zamówić obiad, ale trzeba wcześniej. Też podam za chwilę numer telefonu. Można zamówić obiad, nie jest drogi. Zaś w kawiarni można zjeść coś małego, wypić kawę czy coś małego zjeść. Zobaczycie Państwo, przy parkingu jest kawiarnia, jest też sklep z pamiątkami, z książkami. Bardzo serdecznie polecamy książki, zwłaszcza ewangelizacyjne, dla dzieci, dla młodzieży, gry piękne. Zobaczycie Państwo zresztą wszystko budujące człowieka. Chodzi nam o wychowanie człowieka od dzieciństwa. Jest już też film o sanktuarium. Warto mieć i puścić pielgrzymom jadącym do Torunia, aby już zapoznali się wcześniej z sanktuarium. Zaś w sanktuarium zwróćmy uwagę sobie i innym. Pierwsze, cisza. Cisza. Wyłączamy telefony. Jest to miejsce święte, miejsce modlitwy. Nie ma spacerów, nie ma chodzenia, zwłaszcza w czasie liturgii. Nie ma wtedy chodzenia. Żadna grupa ani indywidualni pielgrzymi. Postarajmy się rozwijać w sobie kulturę właściwą i uczyć tego innych.
również ubiór. Ubiór godny, a nie luzacki. Proszę Państwa, to pozostawia nieraz wiele do życzenia. Wszędzie trzeba się godnie zachować, tym bardziej w świątyni, w kościele. A więc generalnie kultura. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Oby nas widzieli zawsze dobrze. Proszę Państwa, ofiarodawcy cegiełek pytają, kiedy one będą. Otóż będą umieszczone na ścianach sanktuarium po wyposażeniu w pełni sanktuarium. Teraz jeszcze robimy ostatnie stacje drogi maryjnej na zewnątrz kościoła, w tej galerii, wokoło świątyni, można powiedzieć na piętrze tej galerii zewnętrznej. Jeszcze czekamy na stację 14 Akita z Japonii, sanktuarium w Japonii Objawienia Matki Najświętszej, tam w latach 80. ubiegłego wieku. Wewnątrz świątyni będą dwie stacje, Gietrzwałt i Oziornoje z Kazachstanu. Przygotowujemy też, artyści to przygotowują, dwie stacje historii Polski. Dwie duże płaskorzeźby w kamieniu na zewnątrz, Bolesna Mater Polonia i Zwycięska Mater Polonia. Mater Polonia, czyli Matka Polska. Dwie płaskorzeźby pokazujące historię Polski. Są już dwie, jeszcze dwie, o powierzchni 70 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za przybywanie, za modlitwę i szczególnie prosimy o modlitwę. Przybywamy do miejsca papieskiej Pani Jasnogórskiej, przed którą modlił się, przed tym obrazem, przed tym, nie takim, tylko przed tym modlił się święty Jan Paweł II w swojej kaplicy prywatnej. Przychodzicie Państwo i widzicie presbiterium. Jest to wierna kopia kaplicy watykańskiej, w której modlił się przez cały swój pontyfikat za świat, za Polskę, za Kościół, nasz największy rodak. To może tyle. I telefony. Podaję telefon, by zamówić ewentualnie nocleg grupy czy obiad. Telefon do kampusu akademickiego 56 654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. Zgłaszamy pielgrzymki, pytania do sanktuarium też pod numerem telefonu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bardzo dziękujemy za modlitwę, modlitwę również za nas, za ojczyznę i zapraszamy również jeszcze do adoracji bez granic przed Najświętszym Sakramentem, gdziekolwiek jesteście. Gdziekolwiek jesteście, możecie Państwo modlić się, albo tu w naszym sanktuarium jest kaplica wieczystej adoracji również. Adoracja bez granic, tak jak bez granic jest Radio Maria na cały świat, zapraszamy, wyznaczcie sobie termin, kiedy możecie się modlić, danego dnia czy tygodnia, godzinę. Szczególnie prosimy o modlitwę o liczne i święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne. Bardzo o to prosimy. Także do zgromadzenia redemptorystów, którzy posługują w Radiu Maria i w sanktuarium. Dziękuję serdecznie. Niech Was Pan Jezus wszystkich błogosławi.
Polsce minęła północ. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie, ciepło, jeszcze wakacyjnie witamy i pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy, by rozpocząć ten nowy dzień w imię Boże i potem także być razem z Radiem Maria. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A na początku tego dnia, to jest wtorek, 28 dzień sierpnia, zaśpiewajmy pieśni Bogu Rodzica. Dzień, wtorek, 28 dzień sierpnia. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, wszystkich, którzy słuchają nas tej nocy, może pracując, może nie mogąc spać, może jesteście tam, gdzie cierpienie, samotność, ból może wypełniać te godziny. Także tych, którzy pracują na wielkich trakach, tirach i także tych, którzy pragną jeszcze, mając wolny czas, nocny czas, być razem z nami w tej rodzinie. Pozdrawiamy też pielgrzymów, którzy dzisiaj nawiedzali Radio Maria, Telewizję Trwam, Sanktuarium Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, którzy byli nie tak dawno właśnie w tych miejscach. Tutaj z tego miejsca w Toruniu was pozdrawiamy. I kilka słów o dzisiejszym dniu. Jest to wtorek, 28 dzień lipca. Wtorek po 21 niedzieli zwykłej. Imieniny obchodzą Aleksy, Patrycja, a także Augustyn. Dzisiaj także wspominamy Matkę Bożą Kijowską. Wspominamy ikonę Matki Bożej. Odbiera ona cześć w Kijowie już od 1240 roku. To ikona typu umilenie, przypominająca do złudzenia słynną Matką Bożą Włodzimierską. Jej symbolika od wieków pomagała ludziom otwierać serca na ukazane